Hej kochani, witajcie w holu zakupowym, takim holu różnorakim, bo będą i zakupy do domu, będą i ubrania, i widzę nawet coś do jedzenia, ale słuchajcie, ten hol na pewno będzie połączony z drugą częścią, bo ostatnio nie kupuję za dużo do domu, oprócz spożywczych zakupów, które robię, mam wrażenie, nieustannie, dlatego ten vlog jako coś innego. Ja nie wiem jak wy, ale ja uwielbiam hole zakupowe takie do domu. A dzisiaj zaczniemy od sklepu Kirkland, w którym byłam. I TJ Maxx. I HomeGoods, tak. TJ Maxx i HomeGoods jako jeden sklep. I mam tylko dosłownie parę rzeczy, a w drugiej części pewnie zobaczycie inne zakupy, których jeszcze nie wiem jakie będą, ale mówię, nie robię dużo tych zakupów, tak dlatego ten vlog będzie taki połączony z kolejną częścią. Sama zastanawiam się i jestem ciekawa, co będzie następne. Dobra, zacznę. Tu mam reklamówkę z Kirkland, w której mam też zakupy z TJ Maxx'a, bo nie chciałam brać siaty. Ok, tutaj mam jako pierwsze spodnie dresowe z New Balance dla Sebusia. Coraz dłuższe. Zawsze patrzę, czy są sznurki w środku, bo on jest taki chudziutki, że wszystko mu potem spada, a na długość muszą być wystarczająco długie. To za to uwielbiam TJ Maxx'a, bo można fajne gatunkowo spodnie i ubrania znaleźć za ułamek ceny. Na przykład tutaj mamy New Balance, gdzie oryginalna cena to $36, a w TJ Maxx'ie zapłaciłam $13. Jeszcze jedną mam rzecz do ubrania i to jest dla mnie przepiękne. Już wychodziłam z tego TJ Maxx'a, kiedy rzuciła mi się w oczy ta piękna sukienka i generalnie nigdy wcześniej nie kupowałam sukienek w takim kolorze, ale właśnie kupowałam z tej firmy Max Studio i uwielbiam sukienki z tej firmy, one bardzo fajnie są uszyte, fajnie leżą. Zobaczcie, taka sukienka, zaraz zrobię przebitkę i zobaczycie jak ona wygląda na mnie. Sukienka kosztowała $35, a oryginalna jej cena to $178. No przepiękna jest, bardzo udany zakup i kolor tej sukienki to w ogóle, ja nie nosiłam kiedyś w ogóle czerwieni, ale mówię, nie, taki challenge zrobię, sprawdzę jak ona wygląda na mnie i faktycznie bardzo fajnie się w niej i dobrze czułam. Co jeszcze w TJ Maxx'ie? Zawsze chodzę na spożywkę zobaczyć co jest fajnego. Tu mamy włoski makaron, tagliatelle za $5. Bardzo lubię te makarony w TJ Maxx'ie. I no, tego jest bardzo dużo makaronu. Ile to jest? To pół kilo makaronu. Ok, i w TJ Maxx'ie było jeszcze, o, mam jeszcze świeczki i taki lampion. Gdzie można włożyć właśnie świeczkę, ale wzięłam to ze względu na te gwiazdki, bo jak sobie postawię tutaj na wyjściu taki lampion, to te gwiazdki będą się fajnie odbijać na ścianie. A i ta dynia kosztowała $6. Ok, teraz dwie, a jeszcze tutaj torebki, zwykłe papierowe torebki za $4. Jest ich tutaj chyba 10? Tak. Warto zawsze mieć, czy jakieś urodziny, czy jakaś impreza, że trzeba coś spakować, to dobrze mieć pod ręką takie torebki. Generalnie w ogóle fajnie mieć takie miejsce w domu, gdzie macie kartki z życzeniami na urodziny, różne okazje, torebki właśnie do pakowania, papier do pakowania, żeby specjalnie po takie rzeczy nie jeździć. Takie rzeczy najlepiej kupować sobie hurtem, albo jak są na przykład w dobrej cenie i trzymać sobie na okazję. Ok, tutaj mamy, aha, tu jeszcze TJ Maxx. W TJ Maxx'ie kupiłam, ojejku, dwie świece. I tutaj jest wosk kokosowy i pszczeli. Naturalny knot. Nic o olejkach nie pisze. Ale zapach jest powalający i cena, nie wiem czy im się coś nie pomyliło, ale była naklejona taka $8 z taką ogromną świeczkę. Może dlatego, że tutaj jest trochę zniszczone te wieczko,
co mi w ogóle nie przeszkadza. Druga świeca to znowu zapach był przepiękny, to są zapach piwoni. Ojejku, przepiękny, przepiękny zapach. I ta świeczka akurat była na przecenie za 8 dolarów. Okej. Było pełno świec takich jesiennych, ale mam, po pierwsze mam taką świeczkę, po drugie często, gęsto one są bardzo intensywne. Przechodzimy do zakupu. Kilka, jak już mogliście zerknąć, tutaj kryje mi się ta przepiękna dynia, która jak pojawiła się kiedyś w Home Goods na początku sezonu, to tak szybko jak się pojawiła, tak szybko znikła. Kupiłam jedną do salonu, jest przepiękna. I one generalnie w TJ Maxie nawet były tak po 25-30 dolarów, bardzo drogie. I tutaj ją kupiłam, tu była na przecenie za 15 dolarów, a jak się okazało przy kasie jeszcze było 30%, także zapłaciłam za nią jakieś 10 dolarów z hakiem. No cudna. Generalnie wszystkie rzeczy były na przecenie. No 10,47 kosztowała ta dynia. Kolejna rzecz 10,49, już cenę podam, bo przeczytałam. To jest ta flaga. Hello Fo. Tak to wygląda. O, tak? I to jest flaga, którą daje się przed domem. I bardzo to ładnie wygląda. Ona jest taka gruba, taki gruby ten materiał. Potem wzięłam jeszcze... Ha! Też 10,49. Te wszystkie... Te dwa opakowania takich dyni z materiału, gdzie ułożę je w jakiejś misce. Tylko się muszę zastanowić, czy mam jakąś miskę. Mam jakiś półmisek drewniany. Będę ściągać wszystkie dekoracje, to będę wiedzieć. I ostatnia rzecz, 10 dolarów kosztowała. Chyba. Jak nie mniej, czekajcie. O, jasne, że mniej. 7 dolarów. 7 dolarów z 20, słuchajcie, 20 dolarów to jest oryginalna cena, a po wszystkich przecenach 7 dolarów. Super. Uwielbiam Kiehl's, mają, Kiehl's ma bardzo dobre, jakościowe rzeczy i zawsze co sezon wchodzę sprawdzić, czy jest coś wartego uwagi. Ok. To tyle na teraz. Witajcie w drugiej części, drugiej i ostatniej. Mam tutaj jeszcze jedną siatkę. Tym razem byłam w Hobby Lobby. Miałam sprawdzić jedną rzecz, ale okazało się, że słuchajcie, było tak dużo fajnych rzeczy, ale co najlepsze, tak jak wam ostatnio pokazywałam na Instagramie, no właśnie, kto jest z nami na Instagramie, to zawsze wie wcześniej, bo takie rzeczy fajne pokazuję. To właśnie pokazywałam wam na Instagramie, jak dużo w Hobby Lobby było już świątecznych rzeczy. Szok! I co było najlepsze, że cała jesienna sekcja była przeceniona 40%, a cała zimowa, świąteczna sekcja była przeceniona o 50%. Jak będę miała gdzieś w telefonie te filmiki, to wam wrzucę je teraz. Wyszłam zobaczyć, jakie mają bieżniki. A nie lubię takich sztywnych. A ten kolor mam podobny, może coś w brązach. O, albo w kratkę. Espresso? A to jest na myjkę. Do mycia. O nie. Jejku, same dzieci płaczące tutaj. Ten mi się podoba.
środku jest przepiękna girlanda z takich liści, jakby sztucznej skóry. I tylko 8,50 i do tego jeszcze 40% ceny. O, taka ściąga jest, jakby ktoś nie wiedział, ile to jest procent. No, to mniej więcej taka girlanda będzie za 5 dolarów z hakiem. No 6, plus podatek. Chyba to weźmiemy. Ale niesamowite, niesamowite. Hobby Lobby, słuchajcie, to jest taki ogromny, ogromny sklep z dekoracjami do domu, tak. Wszystko to, co jak chcecie urządzić, tam nie ma mebli, niczego takiego, ale wszystko, jeżeli chodzi o dekoracje, o wszystkie DIY. Podobnym sklepem jest Michaels, ale Michaels jest moim zdaniem o wiele mniejszym sklepem. Hobby Lobby jest takim ogromnym sklepem, jeżeli chodzi o dekoracje. No i tam można kupić wszystkie rzeczy takie, które nam są potrzebne do DIY. Czy jest to szycie na maszynie, czy dzierganie, czy jest to, tak jak Hania robiła te Diamond Art Painting, chyba tak to się nazywało, bo właśnie po to jechałam, żeby sprawdzić jej i zrobić jej zdjęcia, jakie są te obrazy tam dostępne. Ale już dostałam informację od jednej z Was, gdzie szukać, więc to fajnie, bo tam nie było fajnych. Także tam jest wszystko do domu, co chcecie, do urządzania pokoi, fajnie podzielone to tematycznie. Super, super. Natomiast ja weszłam na tą sekcję jesienną i pokażę Wam parę rzeczy, jakich kupiłam. Gdzie ja mam rachunek, żeby Wam od razu pokazać, powiedzieć ile, albo będę Wam mniej więcej mówić, ile zapłaciłam. Ok, zaczniemy od tego bieżnika. Ja uwielbiam bieżniki, nie przepadam za obrusami. Obrus to chyba dla mnie jest tylko na święta, na Boże Narodzenie albo na Wielkanoc, ale też rzadko. Wolę za to bieżniki, ja lubię kolor mojego stołu i taki bieżnik 20 dolarów minus 40%. Fajny, bawełniany, taki dosyć gruby, ale prosty. Do dekoracji wziąłam jeszcze, o, taką jutę, to jest juta, nie? Chyba to się juta nazywa. Taki materiał, taka wstążka. Ona w sumie nawet się przyda potem na święta. Ja lubię takie właśnie naturalne dekoracje, które są bardziej naturalne. Tematycznie już paczkę. Aha, ta wstążka 5 dolarów minus 40%. Te szyszki też były za 5 dolarów. Wszystko, co Wam pokazuję, było minus 40%, także Wam pokazuję tylko cenę oryginalną, a potem opowiem może tylko, ile zapłaciłam na sam koniec. Taki paczkę szyszek, to też fajnie, bo też to się może, na pewno to szeleści w kamerze, to też może się wykorzystać oczywiście zimą. I tak jak widzieliście, te dynie, które miałam, te malutkie dynie z materiału, to właśnie mam zamysł taki, żeby zrobić w misce te dynie i te szyszki razem. No, mam piękną rzecz. O! Tu mam piękny wazon w takim ładnym, miedzianym kolorze. On normalnie kosztował 12 dolarów, ale kupiłam ostatnio gipsówkę i w sumie nie miałam nawet takiego fajnego wazonu na gipsówkę, a to będzie pięknie wyglądał właśnie z taką gipsówką, czy nawet słoneczniki. O! Tu mam jeszcze jedną wstążkę i to jest taka wstążka, zobaczcie, fajna, pomarańczowa. Nie wiem, czy widać. O, taka wstążka 3 dolary. Jedną gałązkę, bo pomyślałam, że nawet taką gipsówkę mogłabym połączyć z taką jakby sztuczną gałązką, ale one są przepięknie wykonane i w ogóle właśnie w Hobby Lobby te sztuczne kwiatki, te sztuczne gałązki, one wyglądają tak ładnie, tak autentycznie. Poza tym mają tego ogrom tam. 4 dolary. I ostatnia rzecz to jest taki sznur, te korale drewniane, które Wam też pokazywałam właśnie na Instagramie. Przepiękne i one tam są tylko za 6 dolarów. Oczywiście minus 40%, więc takie korale, obojętnie czy one powędrują na przykład nad kominek, czy zwinięte, powędrują razem z tymi dyniami i szyszkami, bo taki pewnie będzie, tak to będzie pewnie wyglądało u nas. Także w ten sposób. A zapłaciłam za wszystko chyba 37 albo 38 dolarów.
Także fajne zakupy, nie kupowałam dużo, bo już tych dekoracji mam sporo. Ściągamy to wszystko, robimy dekoracje i będą już w kolejnych vlogach Wam pokażę, jak to wyszło. Więcej nie kupuję. Jak coś będę kupowała, to będzie to już na święta, ale to jeszcze odkładamy w czasie i już tak nawet Wy sugerowaliście, żebym nagrała już teraz, dopóki to jest, bo faktycznie za miesiąc, dwa to będzie wszystko poprzebierane. Te świąteczne rzeczy w Hobby Lobby, które są teraz wystawione i faktycznie ludzie to kupują teraz. To jest takie kółko zamknięte, bo im szybciej my zaczynamy kupować, tym szybciej sklepy to wykładają. I tak jak właśnie się nam wydaje, że z roku na rok jest to szybciej, faktycznie może tak być, bo potem sklepy robią taki wyścig, kto wyłoży pierwszy. Już Wam teraz mówię, w październiku postaram się zrobić vlogtober. Uwielbiam, wolę zrobić vlogtober niż potem vlogmasy, aczkolwiek w grudniu też będą się pojawiać filmy, ale będę ich na pewno robiła codziennie. A vlogtober mam taki plan, żeby robić od poniedziałku do piątku 5 filmów w tygodniu przez cały miesiąc. Dajcie znać, czy się cieszycie i oczywiście podsyłajcie mi pomysły na filmy, co byście chcieli zobaczyć właśnie w październiku we vlogtoberze. Okej, to tyle. Serdecznie Was pozdrawiam, ściskam Was i życzę Wam wszystkiego dobrego. Dużo zdrówka. Pa!